Rozpoczynamy w naszej szkole akcję Moda na czytanie, w ramach której będziemy podejmować różne działania. Konkursy plastyczne i fotograficzne, warsztaty czytelnicze, escape roomy, konkursy recytatorskie i testy internetowe. Chcemy pokazać Wam, jak ciekawe mogą być książki. Najważniejszą dla mnie książką jest Pajączek na rowerze, której autorką jest Ewa Nowak. Bardzo lubię tę książkę, ponieważ są w niej ciekawe, ale z jednej strony też smutne wydarzenia. Ciekawszą dla mnie książką jest Magiczne drzewo, czerwone krzesło Andrzeja Maleszki, ponieważ są niesamowite przygody, niebezpieczeństwo i magia. Cenną dla mnie książką jest Hobbit, czyli Tam i z powrotem, napisany przez Johna Ronalda Roya Tolkiena. Lubię ją, ponieważ jest przepełniona fantastyką, różnymi przedziwnymi stworzeniami, a opowiada o odwadze, która tkwi nawet w tych najmilszych i niepozornych postaciach. Moją ulubioną książką są opowieści z Narni Cliffa Stavesa Lewisa, ponieważ jest w niej dużo magicznych i ciekawych przygód. Książka, o której nigdy nie zapomnę, to Mały Książę. Jest ona bardzo wzruszająca. Opowiada o prawdziwej przyjaźni. Moją ulubioną książką jest Kuba i Buba, czyli Awantura do kwadratu Grzegorza Kazdepkę, ponieważ jest zabawna, pouczająca i uczy kreatywności.